mecz jest z Dynamem. Bardzo ciekawy będzie. Tylko szkoda, że nie ma trybun, bo on tak sobie posiedział, a tak bym siedział. Bym zobaczył z góry, bym później analizę przedstawił swoją, a tak to z dołu nie będę widział dużo. Spokojnie. Nie ma, nie tam. Dobra, idę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A dalej? Teraz po angielsku. English. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Un, dois, três, quatro, cinco. Tak, pięć jest. Polish. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. English. Powiedz panu ty. Ja nie, ja będę zrozumiał. Sporządź. Chodźmy. Idziemy? No. To rado mówi, że chodźmy, to chodźmy, nie? Kapetkami jest biały. W Adidasach niebieskich. Tak. 20 milionów kupiłem. Euro, nie złoty. Widzisz tego tutaj? Przed nami? Tak. To on tutaj z Lechii Gdańsk jest. Faraon. Pewno? Zobacz. Popatrz na niego, aż się odwróci się. Dominik! Cześć. O. To ten. Dobra, koniec rozmowy. Kur życie. Wiesz jak on... Czekaj. Co on robi na przerwie? Pokażę, czekaj, bo Faraona pokazuje. Daj to, snimaj. I to on. To on, Faraon. Ale musi go obronić, bardzo dużo pracuje, wiesz? No, dlatego tyle śpi. Po baklawę, kawkę, wiesz, trochę cukier, insulin idzie do góry. Ale jest Faraon teraz, tak? Potrzebuje trochę tam odpoczynek. Tak to wygląda. Dobra, to jest dobra, jedna. Jest nagrane! Nie ma to widoka. O Jezu, jest Lubika. Brawo, jest brawo. Lukasiu. Panowie, obrona wyganiać pomoc, żebyśmy nie wchodzili z obroną, skracali i wchodzili w linię pomocy. Tylko miłego to podgania z lipą. Are you ready? Where are you from? Kazakhstan. Okay. Astana. Yes. Paris. Now is Nur Sultan. Paris. Ah, si. Udaj. Nur Sultan. Sorry for me. Panowie, mądrze i odważnie, zdecydowanie. Gramy, szukamy następnej bramki. Nasza uwaga taka jest z boku. Boli 4-4-2, dwójkę, tą dwójkę na pastniku łatwo jest minąć. Przez szóstkę, czy przez stopera, przez bramkarza. I jak już uznamy bladę, nie tylko raz i już wprowadzamy, ale jak uznamy, że wprowadzamy, jest przewaga i można robić przewagę, tak żeśmy zrobili akcję bramkową. Ja, trzymaj. Ja rozumiem, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci. Uważaj. No, co ty robisz? Brawo, nie zrozumiałem trochę, co się stało. Powiem ci, takiej sztuczki nie widziałem przez headbutton. Połowa jest na ziemi, połowa tu wystaje, w ogóle jakiś fus. Nieźle, nie, że ja rozmawiam.
Mega, no ja mówiłem, żeby ma tego gościa bić, nie? Żeby nie grał w piłkę, tylko żeby go bił. Tak go bił, że po przerwie i mówił, że go bolą wszystkie uczyny. Idę do niego, kurde, pogratuluję. Że wykonał swoją robotę. Teraz na Lido. No, analizujemy zalepem w pokoju. Nie było to łatwe spotkanie, bo przeciwnik był bardzo, bardzo wymagający, ale graliśmy dokładnie to samo, to co powiedzieliśmy sobie przed meczem i ja myślę, że na może parę błędów, które popełniliśmy, to ten mecz był w naszej takiej, tak pod naszą kontrolą i ja myślę, że ten mecz zasłużenie wygraliśmy. A tak, no jak trener Kałkowski mówi, w środę ćwiczyliśmy dokładnie te same uderzenia, co dzisiaj strzelałem i cieszę się, że to tam wpadło, ale mam nadzieję, że w lidze to też będzie tak spadało i będę pomagał drużynie ci bramkami, czy asystami, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj zrobiliśmy ten cel, który powiedzieliśmy sobie przed meczem, robić te zasady i ten wynik jest bardzo pocieszający. Tak, to są obozy i wszyscy wiemy, że na tych obozach się musi ciężko pracować, bo jak się nie pracuje ciężko, to potem w tym sezonie to zabraknie, ale ja myślę, że te dwa tygodnie tutaj i te w Gdańsku naprawdę, naprawdę bardzo ciężko trenowaliśmy i cieszę się z tego, że nikt nie doznał kontuzji na razie i że idziemy w dobrym kierunku i dobrze się przygotujemy do tej ligi. Jakieś dodatkową motywację miałeś przed meczem? Nie. Od Dawida? A, tak, od naszego hit menadżera i powiedział mi, że jak nie strzelę bramki, to do końca obozu będę prał sobie sam ciuchy. Co oskarżysz? Boa noite.